Mamy różne drogi krzyżowe. Pewnie najbardziej pamiętamy tą z dzieciństwa, z naszego kościoła parafialnego. Na ścianach kościoła płaskorzeźby albo też malowidła figuralne. Ale też pielgrzymujemy do miejsc, które mają w nazwie Kalwaria, jak Kalwaria Zebrzydowska, Pacławska czy Wejherowska. Także do dzisiaj budujemy w plenerze, w lesie, przez pola różne, bardziej okazałe i bardzo proste drogi krzyżowe. Tak jak nasza, w naszej diecezji, na Matyskę. Ci, którzy wybrali się do Ziemi Świętej, wracają z niezwykłym doświadczeniem. Droga krzyżowa ulicami Jerozolimy, ze świadomością, że kilka metrów pod tą drogą jest szlak, trasa, ulica z czasów Jezusa. Wracają po tej drodze krzyżowej z bardzo różnym nastrojem i z różnymi odczuciami. Satysfakcja, że szedłem śladami Jezusa. Ale czasami zniechęcenie i gniew, bo ktoś mnie opluł, bo natarczywy był sprzedawca, który wciąż szedł za mną i podtykał mi różne towary, czy żołnierz, który z wyraźną niechęcią przepuścił naszą grupę. Pamiętam, kiedy przyniosłem księdzu mojemu proboszczowi drogę krzyżową na jego prośbę. Był już chory, za kilka miesięcy zmarł i chciał rozważać drogę krzyżową w łóżku, bo tylko w taki sposób mógł. Dostał na desce ozdobionej 14 stacji przedstawiających sceny z drogi krzyżowej Jezusa. Całował każdą z tych stacji, kiedy rozważał kolejny krok, kolejny odcinek drogi krzyżowej Jezusa. Będziemy bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby wyruszyć także w tym roku na naszą ekstremalną drogę. Będziemy prawie w blokach startowych. Rozważania już rozeszły się, gifty i tak dalej. Chcemy przeżyć tą drogę krzyżową, ekstremalną, też ekstremalnie, ale w taki sposób, w jaki pozwalają nam okoliczności i sytuacja. Może weźmiemy tylko naszą czołówkę, żebyśmy czytali nasze rozważania gdzieś w kącie mieszkania, gdzieś w pobliżu kościoła, na polu czy na skraju lasu. Spróbujmy przede wszystkim pozwolić, żeby to Duch Święty w nas się modlił. Jest lepszy niż najlepsze rozważania, niż to, co chcielibyśmy powiedzieć. Przygotowując się do tego nagrania, szukałem stuły czerwonej, ponieważ ją używamy, kiedy rozważamy mękę pańską i kiedy też śpiewamy gorzkie żale. Znalazłem tą czerwoną, ale z wizerunkiem Michała Tomaszka. To męczennik z Pariakoto, pochodzący z naszej diecezji, franciszkanin. Wielokrotnie przebywał naprawdę drogę ekstremalną. Wysoko w Andach, nieraz idąc 3 dni do wioski, w której mieszkało kilkadziesiąt, czasami tylko kilkanaście osób. Spowiadał, rozgrzeszał, błogosławił małżeństwa i wracał znowu. Ostatnią drogę krzyżową odbył związany w samochodzie wraz z drugim franciszkaninem. Obaj zostali zastrzeleni przez zbrodniarzy, przez bojowników, przez marksistowsko-maoistowski świetlisty szlak. Wyspowiadali się w samochodzie, jeden wobec drugiego i tak czekali na strzał. Są patronami także na czas trudny, czas terroryzmu. Tak zostali ogłoszeni. Zabieramy w drogę krzyżową świętych. Takich, którzy są związani z męką Chrystusa. Weźmy tego naszego rodaka z naszej diecezji, błogosławionego Michała Tomaszka. Niech towarzyszy w naszej ekstremalnej drodze krzyżowej. Na tą drogę i na nasze życie przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.